tego nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. I krok dalej. Jak Godzilla. Zaraz ja wam mówię, że zaraz się wyglebię i będzie śmiesznie. Ciach. Witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zaraz próbujemy tutaj poszukać, tylko lód ma grubo ponad 10 cm grubości. Widzicie, co się dzieje, nie? Dobra, ja spróbuję tutaj jeszcze trochę powalczyć, żeby jak najgłębiej wejść, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Zobaczymy. Uch. Miejscówka fajna. Podoba mi się. Tylko trzeba trochę powalczyć. O, zaraz wpadnę głębiej i będzie po tym. Dobra, ja się chwilę pobawię i do zobaczenia, jak mi się uda. Uhu. Zobaczcie, co wymyśliłem. Już lód pode mną nie pękał. To wymyśliłem, że będę wsuwał te grube tafle lodu na lód. No i robi uwagę. Myślę, że jak wsunę te kawałki, to będzie 2-3 tony, może nawet. Myślę, że lód dalej popęka. Uff. Nie wiem, ile uda mi się tym ugrać, no ale jak to mówią, potrzeba matką wynalazków, nie? Dobra. Ciech. Padam. Jeszcze tak 2 metry, może 3, będzie super. Mam nadzieję, że było warto, nie? Zaraz zobaczymy. Fajnie, cicho. To są jakieś jedynki. Sprawdźmy, czy coś większego. 3-4, ale to raczej sreberko śnieniowe. Po wielkości, tak mi się wydaje. Obym się mylił. Obym się mylił, ale nie, sreberko śniadaniowe. Tak jak myślałem, że trochę za duże. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Czyżby zawleczka? Jakaś dziwna. Jakaś dziwna zawleczka. Nie, to nie zawleczka. Widzę kółko. Kółko, nie kółko, część kółka. Kiedyś to było kółko, może tak. Najprawdopodobniej. Dla wszystkich fantów. Jakiś stary krętlik wędkarski i powiem wam tak. Na pewno jest to miejsce, które odwiedzę, jak lód zejdzie, bo na razie jestem w stanie po kolana wejść. Jest czysto, jest naprawdę czysto. A ja uwielbiam takie miejsca, bo w tym momencie sobie chodzicie w spokoju. I jeżeli będzie coś naprawdę fajnego, to od razu to usłyszycie, tak? Jakieś jedynki się pojawiają. O, coś wyższego. Może sreberko, albo jakieś perełka. Raczej nie polmos. Najprędzej srebro, ewentualnie perełka jakaś. I właśnie o tym mówię, że jeżeli będzie coś fajnego, jakiś fajny sygnał, to usłyszycie bez problemu. Jest chyba sreberko. Matka Boska. Matka Boska? Nie, papież. No i super. Widzę punce. I jest bailando, że tak powiem. O tym mówiłem właśnie, tak? Będzie jakiś fajny, duży sygnał, to nie ma szans, żebyście przeoczyli. Kolejny sygnał, którego nie można przegapić. W takiej czystce to jest sygnał 10 na 10 groszy. Czy tam 9 było, jakoś tak. Co tutaj dalej znajdziemy? Jedynek jak nie kopię, bo mi się nie chce, po prostu zmęczyłem się. Wiem, że może być coś fajnego, ale sobie zostawię te jedynki, jak przyjdę tutaj z mniejszą cewką. Specjalnie do... jak ten lód puści. A na razie sobie sprawdzam, czy to miejsce jest fajne. I jest fajne. Tu jest fajny sygnał, ciekawy. Taki na aluminium zmielone. Jakieś sreberko śniadaniowe. Ale...
No ja lubię kopać takie sygnały. Nigdy nie wiadomo, co się pod nimi kryje. Jeszcze nie wykopany. Jest trochę pod lodem, będzie ciężko sięgnąć. Chyba, że połamiemy ten lód. Ale szczerze, już mi się nie chce. Powiem wam, że już mi się tak nie chce, że to jest szok. No i stebelko śniadaniowe pamiętolone, tak jak mówiłem. Coś tam rozpoznaje już te fonty. Idziemy dalej. Moi drodzy, chyba jestem wynagrodzony kolejnym streberkiem. Zobaczcie na to. 29,30. Ciut duży ten sygnał, ale może srebrna obrączka, bo to jest sygnał taki obrączkowy. Chociaż trochę za bardzo skacze, moim zdaniem. Trochę za bardzo skacze, więc może być to coś innego. Zaraz zobaczymy. Kopnięte. Ale jestem zmachany, masakra. Jest. Sreberko, ale śliczne. Zobaczcie. Piękne srebro. Ale bajeczka. Trochę musiało poleżeć tutaj, co myślicie? Kurde. Dobra, widzicie? Taka fajna plażyczka. Sygnał 11-12 zaraz obok. Kopiemy na żywo. Kopiemy na żywo, kurczę. Chyba kopnięte. Może inny pierścionek, może dwa padły. Nie. Srebelko śniadaniowe. Dobra. Kopię dalej. Skałuseczka od KBKS-u. To się też często trafia w niedzielach, w kąpieliskach właśnie, zwłaszcza. Moi drodzy, ja lecę na kolejną miejscówkę. Niestety tutaj ten lód gruby dał mi tak w kość, że to się w pale nie mieści. Więc ja już jestem zmęczony. Muszę poszukać jakiejś miejscówki, gdzie nie ma lodu, tak? Więc jedę teraz na objazdówkę. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Na pewno tutaj wrócę, jak ten lód zejdzie, tak? Bo tam, zobaczcie, ja byłem po kolano, nawet nie. A tam jeszcze tyle metrów do przodu mogę mieć fajne fanty, że to jest szok. I tu jest czysto przede wszystkim. To jest piękna sprawa właśnie, że idziesz i kurde, masz taki solidny, ładny jeden sygnał co jakiś czas. Dobra, nie przedłużam, szukam miejscówki. Moi drodzy, znalazłem w końcu jeziorko, które nie ma z brzegu lodu, tak więc nie marnuję czasu, bo już powolutku ciemno się zaraz będzie robić i wskakuję. Ja już tutaj raz byłem, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyciągnąłem stąd złoty kolczyk, taki całkiem spory, to zapraszam was na film, link jest u góry. Ciach. Jeden grosik, bardzo głęboki sygnał i myślę, że jednak faktycznie zwiększę tą czułość, żeby wejść tutaj głębiej niż inni byli w stanie wejść. No dobra. Zobaczymy, jak sobie na 23 poradzi. Idziemy. Ja się bardzo cieszę, bo są jeszcze fajne sygnały. No nie jest tego jakoś dużo, ale jest szansa, że jednak coś fajnego jeszcze trafimy. Sygnał 9,10 na 10 groszy. To jest dobry sygnał bardzo. I co jest pod tym sygnałem? 10 groszy. Któż by się spodziewał? Ciach do tereby. Idziemy dalej. O! Łabądziek! Łabądziek ładny! A ja tutaj kopię 20-groszówki. Nie wiem, chyba z 30 cm. Powiem wam, że o cholercze, jeszcze wsadziłem je te 20 groszy do brzydkiej komory na śmieci. To trochę ze mnie życie ucieka. Ale powiem wam, że tak po zimie tego mi brakowało, nie? O, kopnięte, myślę. Cholercze, myślałem, że dłużej mi to zajmie to kopanie, a to za pierwszym razem wyszło. Ciekawe, cóż to. Sreberko. Tak myślałem, ale myślałem, że będzie głębiej dużo. Ajajaj. No, chodź. Chodź tu, kolczyku. Widzicie? Ale podobne ostatnio znalazłem, tylko że to jest z bursztynem. Tam to było jakieś zielone. Sreberko z bursztynem. I myk do mojej sakiewki. Ciach. Drobiażdżek, zobaczcie. Jakieś drobne sreberko. Tak? Chyba tak. Tak to wygląda przynajmniej. Myk do fantów. Znowu centymetrowy kawałeczek łańcuszka. Powiem wam, że się uwziąłem na te drobinki. Kolejny kawałeczek łańcuszka. To raczej nie jest ani złoto, ani srebro. Znaczy złoto na 100% nie jest. Srebro raczej też nie. Tu jest jeszcze jakiś sygnał jedynka. Ach kurczę. Powiem wam, że to ma... Fajnie tak móc wykopać coś drobnego, ale...
takie drobne to są co pół metra sygnały. Więc naprawdę trzeba się... O, zobaczcie. Takie dziadostwo. To nawet przez moje sito przelatuje. A jest, widzicie? Takie coś. Ciach. No i standardowo śród na kąpielisku, już długo tego nie było. Coś czuję, że teraz jak będę dużo w kąpieliskach chodził, to po kąpieliskach chodził, to trochę tego śrutu wpadnie. Moi drodzy, potutałem chwilę tutaj jeszcze i zbieram się do chaty. Jutro dokończę film, bo już nie mam siły dzisiaj. Ciężko jest teraz znaleźć jakieś dobre miejsce, w którym będzie dużo fajnych fantów i będzie miała jeszcze czysto. Niestety główna plaża jest przeszukana dosyć mocno. Wiem, bo sam po niej łaziłem kiedyś. A tutaj głównie przynęty wędkarskie i tak dalej, więc nie interesuje mnie to za bardzo. Jutro poszukam może jakieś inne miejscówki i sprawdzimy, czy coś jest. Moi drodzy, kontynuujemy odcinek, ale teraz z Bartkiem, żeby było raźniej, nie? No, Bartek się ładnie tutaj machnął i idziemy machać łopatami. Sitami, kurde. No, zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, wskakuję. Bardzo kuszący sygnał. Dość mocny, dość głęboko. Sprawdzamy. Może być streberką. Bartek, ty tam wiesz. Jeden krok do przodu i leci do woderów, nie? A mi się wydaje, że już mam kopnięte. Sprawdzamy. Co jest? Wypadło? Ja też mam widma, jakieś sygnały. Kopię i nic nie wychodzi. Czekaj sekundę, bo coś tutaj mam dziwnego. Chyba kopnięte teraz. Zobaczymy. Tak głębo... O, jest sreberko. Pierwsza biżuteria dzisiaj. Co masz? Srebrny kolczyk. I z bursztynem. Ostatnio też z bursztynem trafiłem. No, ale ten jest kwadratowy, tamten był okrągły. O kurde, w tych dołek zajebisty wpadł. Tak? No, czy szukane jest, nie? Nie wątpię. Naprawdę wątpię. Co? Wątpię. No to chodź zobacz. Zaraz podejdę. Moja druga spinka. Zobacz, z kietuszkiem. Wędro? Co? Nie, zwykła spinka do włosów. Ale jest. Pierwsza monetka i 2 grosze, Bartek. Wygrywam. Co masz? 2 grosze, wygrywam. No, 1 grosz lepszy jesteś. No, widzisz, że zawsze coś. 10 groszy PRL. A Bartek gdzieś tam uciekł, jakieś mniejsze kąpisko obok. No dobra, będziemy się chyba zaraz zwijać. Miejsce całkiem obiecujące. Ale faktycznie Bartek miał rację, że trochę przetrzepane. Poszukamy czegoś nieprzetrzepanego, jak jesteśmy tak daleko od domu. Myk, myk. Patrzcie, co Bartek znalazł, nie? Już ucieszony, kurde, krzyczy do mnie z daleka. Patrz, Michał, znalazłem fałszywą biżuterię. No i miał rację chyba. Tak to wygląda, jakby to była fałszywka. Jeszcze punce nie widzimy tutaj żadnej. No ale tak to wygląda, jakby to było jakieś... No, jest obdarty niestety. Brawo, Bartek. Pierwsza fałszywa biżuteria dzisiaj. Trudno, ale kurde, serducho zabiło, co? No, tak to jest. Dobra, idziemy dalej. A ja mam pieniążek, który bił na 15, 16 i to nie jest, uwaga, to nie jest 1 grosz. Cóż to jest? 2 złote PRL. No nic, lecimy zaraz na kolejną miejscówkę chyba. Tu jest fajnie, ale szukamy czegoś lepszego. Co to jest? Co? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, co to wygląda, jak jakiś odważnik. Widzieliście kiedyś takie odważniki? Na ryby czy coś takiego? Jak pineska wygląda. No taka jebitna pineska. No nic. Ładny sygnał dawało. Moi drodzy, jesteśmy kawał od domu, więc trzeba sprawdzić jak największą ilość miejscówek takich fajnych. Poszukamy czegoś konkretnego. Myślę, że tutaj złotko jest, tylko trzeba było tutaj spędzić pewno 2 dni i dłubać wszystko. A my szukamy czegoś takiego, wiecie, z jajem, nie? Dobra, lecimy dalej. Bartek, tu jest fajnie, nie? No, jest pięknie. Nie ma fali, nie ma wiatru. Włączam machinę i startujemy. Oby było lepiej i też na dnie. Powiem wam, że miejscówka piękna do kopania. Niestety są głębokie sygnały. Nasypali tutaj świeżego piachu jakiś czas temu, co czuć mocno. No i z wierzchu jest przeszukane, niestety. Ale nie poddajemy się, szukamy dalej. A ja mam kolczyka.
chyba streberko, ale też w sumie jeszcze dobrze nie widzę. Bił na 15-16. Może nie streberko. Takie... Głęboko dosyć. I kolejne 10 groszy. Śmieci wam nie pokazuję, bo jest tego trochę, zwłaszcza głębiej. Jest, jeszcze często się kopie fajny, głęboki sygnał, a się okazuje, że to zadeczka. Nie wiem, czy wiecie, jak jest coś bardzo głęboko, to potrafi bardzo mocno skakać. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na trzecim kąpielisku i ostatnim. Zobaczymy, może się uda uratować dzisiejszy wynik jeszcze. No, wchodzę do wody. 20 groszy, ale w takim dziwnym stanie wyszło. Jakieś takie dziwnego koloru złapało. No cóż, głośny sygnał był. Spróbuję tam wejść. Oczywiście, jak jest kąpielisko, to musi być też przynęta wędkarska. To jest na okonka, chyba spod lodu, o ile kojarzę, łowienie. No cóż, fajna sprawa, ojciec się ucieszy. Jakiś guzior, metalowy guzior. No, guzior. Tutaj jakaś monetka, 10 filer. Nie wiem, co to znaczy 10 filer. 1961. Nie wiem, co tu to jest. Pierwszy raz widzę taką monetkę. No cóż, fajnie do kieszonki. Jakaś dziwna moneta. 61. Ja pierdzielę. Kółko znalazłem. Bartek! Bartek! But! But! Fuh. Dobra, to później do świeci, a na razie tutaj masakra. Skaczący sygnał. Nie wiem, może jakiś łańcuszek czy coś, chociaż brzydki ten sygnał, nie wiem, jakiś ładny. Bartek, patrz na to. No, wodoszczelny trzyma wodę. Co to jest za firma? Jakieś dziwne, to chyba ruskie jakieś. No, jakieś U na końcu, czy tam odwrócone H, to chyba ruskie jakieś. Kojarzysz firmę? Ja starszy, to ci przeczytam. No. Ten jeszcze ruski potrafi pewno, ze szkoły. Patek, ty nie widzisz. Czajka. Czajka. To H to takie jeszcze? Nie, to jest Czajka chyba, wiesz? Czajka, jest chyba taka firma. To... Nakręciłeś takie, i co nie, działa? To jest chyba 3. Jeszcze wkręć mnie, że dzisiaj działa, tak? To już w ogóle będzie. Nie, no co tam. Ale w dobrym stanie nawet. No właśnie, ciekawe, nie? Nie, ta bransoleta taka, kurde, wyszła jak nowa. Sprawdzę w domu. Może jakaś fajniejsza firma, chociaż nie wygląda, nie wygląda na jakiś super fajny. 19, 20, 24. Na polmusa mi nie brzmi, jest zbyt ciche. Prędzej perelka lub sreberka lub jakaś blaszka. Chyba, że taki bardzo pociepany, pocięty polmus pomoże. Tylko czy wykopane? Wykopane i jest ta monetka. 10 groszy PRL. Polmosy z reguły takie bardzo piszą, aż. Bartek próbował wyjść tam głębiej, ale chyba się nie udało. No i skopujemy jeszcze chwilę i będziemy spadać. Spadła jakaś monetka, ale jest troszkę zjedzona. Cóż to może być? Cóż to może być? Delikatnie, delikatnie, możemy coś fajnego. Chyba... No, hitlerowska jakaś. 10 feningów. Feningów? Chyba tak. No nic, patrzcie, jakie fanty jeszcze. W przeszukanym kąpielisku, tak? Bo jest ewidentnie przeszukane. Chyba przesunąłem. 19-22. Sprawdźmy, czy tym razem się uda. Udało się. Ojeju. Jaki gruz. Straszny gruz. No. Taki fajny, ciekawy kluczyczek, jakiś od szafy czy od barku. No, całkiem spoko sprawa. Ale zobaczcie, kąpielisko straszliwie przeszukane, a i tak wychodzą fanty. Znaczy straszliwie to może nie, ale widać, że parę ekip tutaj było.
1 zł PRL. Tego tutaj jeszcze multum jest. Sygnał 11, 12. Bateria. Ja już się nawet dziwię, powiem wam. Standardowo. Masakra. Koniec zabawy na dzisiaj, moi drodzy, lecimy do chaty. Podsumowanie zrobię w domu. Chciałem wykorzystać każdą minutę nad wodą. Wiecie, nie dosyć po zimie, nie? Tak więc do zobaczenia za chwilę na podsumowaniu. Witajcie, moi drodzy, już jestem w chacie i zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym zaprosić was do swojego sklepu internetowego dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem, a teraz zobaczmy, co udało się znaleźć. Z takich dupereli, duża ilość jakichś tam ołowi, zamków błyskawicznych, jakichś zapinek i tak dalej, to jest standardowo. No i łuski oczywiście. Jeżeli chodzi o perelki, no to na szczęście nie było ich jakoś dużo, bo już mam trochę dość ich kopania, powiem wam szczerze. Z aktualnego bilonu trochę ponad 2 zł, wynik nie powala, aczkolwiek wpadło kilka sreberek, a mianowicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no i 8 sreberko, czyli ten piękny pierścionek, który wykopałem na samym początku. Niestety go zostawiłem u rodziny, więc wam go teraz nie pokażę. Dodatkowo wpadły jeszcze tutaj takie fanty jak zegarek, w całkiem fajnym stanie, jakaś rosyjska firma. 10 filerów, filer, chyba tak, nie wiem co to jest za walutę, jakiego kraju, no ale ciekawostka. No i 10 feningów. I to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania i do subskrypcji kanału. Cześć!